Pierwsze trzy dni od 21 do 24 września karnety będą mogli kupować posiadacze abonamentu z ubiegłego sezonu. Dzięki temu będą mieli pierwszeństwo w wyborze swoich miejsc na kolejny rok. Trzeba jednak pamiętać, że karnet z ubiegłego sezonu nie daje gwarancji zakupu tego samego miejsca. W najbliższy piątek i sobotę karnety będą dostępne na wyspie PGS w galerii Olimpia w godzinach od 12 do 18. W poniedziałek, czyli w ostatnim dniu przed sprzedaży, stałe wejściówki będzie można kupić w sklepie PGS w Hali Energia w godzinach od 10 do 18. 25 września o godzinie 12.00 uruchomiona zostanie sprzedaż ogólnodostępna. Karnety będą do nabycia w internecie oraz w sklepie PGS Kryw Hali Energia w godzinach od 10.00 do 18.00. Tam też będzie można kupować karnety do 28 września. Karnet na sezon 2018-2019 upoważnia do wstępu na wszystkie mecze Polskiej Ligi Siatkówki rozgrywane w Bełchatowie, włącznie z meczami play-off. Abonament gwarantuje również pierwszeństwo w zakupie biletów na mecze Ligi Mistrzów.